Wersja online, więc możliwe, żebyś... O nie. Opila Bird nie zjadł! Kimś on w Garden of Ban Ban! Moja głowa tego nie pomieściła! Juniorski, ty lepiej uważaj, żeby Jumbo Josh ci główki nie posmerał, lol. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Filip, Inoziom, 1, 2, 3. Alan, Anastazja oraz tata, bo ma złamaną nogę. Laura oraz N. Gritmacher. Za te cztery piękne fanarty jesteście po prostu mega, pozdrawiam! Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej takich fanartów, no to musisz go wysłać na fanart.juniorski@gmail.com. No, siemanko, uszydwanko, z tej strony to mi, and welcome back to Garden of Ban Ban! Dokładnie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pogramy sobie po raz kolejny w Garden of Ban Ban, ale są to najlepsze podróbki na internecie. Talking Juan biega po lokalizacjach z Garden of Ban Ban. Musimy ratować malutkie Opila Bird, zanim zły Ban Ban Rainbow Friends nas złapie. Moi drodzy, jak sami widzicie, ten odcinek jest mega, dlatego też zostańcie koniecznie ze mną do końca! Zostaw koniecznie 1000 zapytań w górę, jeżeli chcesz więcej takich odcinków, a w komentarzu napisz koniecznie hashtag Janusz, a ja być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z tym, bebe! Moi drodzy, jak sami widzicie, mam zainstalowane 5, 6, aż 9 gier. Nie wiem, czy wszystkie przetestujemy, ale ja tutaj od razu odpalam Horror Ban Ban Garden coś tam. Widzę, że na miniaturce już widzę, że mamy łapkę. Mamy następnie jakąś Opile Bird. Okej, zobaczymy. To będzie połączone chyba Poppy Playtime z Garden of Ban Ban. Widzę Falcon, a Falcon tworzy gierki właśnie takie podróby, więc najprawdopodobniej będzie to coś nie tak jest z tą gierką. Dobra, jest. Only Today plus dwie zabawki. Nie wiem w ogóle, poza to potrzebujemy, ale ja sobie tutaj klikam od razu claim i moi drodzy, zdobyliśmy sobie tutaj jakąś zabawkę. You get one toy. Okej, mamy angielski. A jaki tu jeszcze jest język? Czy jest po polsku? Nie ma niestety, ale jest po portugalsku, a ewentualnie po wietnamsku, jakbyście chcieli. Okej, co my teraz tutaj mamy? Rotate camera. Okej. Ruszamy. Ej, to wygląda dosyć... Talking Juan tu jest! I tu jest ten creepy Talking Juan też tu jest. Oh my god, ale to jest mega. Spójrzcie, jak wygląda Jumbo Josh. Bambalina, Ban Ban, Opila Bird, Captain Fiddles i Stinger Flynn. Muszę wam powiedzieć, że one są tutaj mega przerażające i tutaj jest również czerwony Talking Juan. A tutaj są przyjacielskie rawy z Huggy Wuggy, a ten Ban Ban wygląda jak Kissy Missy połączony z tym. O, co to jest? Move the dot to the button. Okej, czekaj, co ja muszę teraz zrobić? Coś muszę teraz tutaj przesunąć, tu? Okej. Nap, nap! Proszę, nie zabijaj mnie. O co... O co teraz tutaj w tym chodzi? Jakieś książki? Coś tam? Hej! Wyrzuci... Aha, że zabawki, książki wyrzucasz. A, i te zabawki się zamieniły w potwory. Więc o to chodzi w Garden of Ban Ban, że ktoś kupił te zabawki, rodzice powiedzieli nie. I lata teraz tutaj pełno Ban Banów. I my teraz też tak jakby jesteśmy tą za... Czemu wyleciałem poza mapę? Nie no, nie wyleciałem po... Co tu? O co chodzi w tej gierce? Czemu ja teraz lecę jak w Garden of Ban Ban Chapter 1? Dlaczego tam tekstury znikają? Czekaj, czy ja muszę teraz po prostu sobie stąd przejść? Ej, to zaczyna być mega. Bardzo mi się to zaczyna podobać. Musimy tutaj przeskoczyć. Mamy jakąś zabawkę. Get toys? Nie, nie chcę. No thanks. Dlaczego tutaj są odgłosy z Among Us? I dlaczego tutaj jest screech z dorsów? Ej, co się teraz dzieje? Tam idzie nab-nab. Ja nic nie naciskam. Ta gra sama gra. Co się... Czemu tu jest nab-nab? Be careful! Enemy is behind you! Okej. Okay. No, ale to co mam? Coś strzelać? Czy co mam robić? Ja nic... Nic nie mogę robić! Czemu tu jest tyle nab-nabów? Oh my god, figura tutaj... Znaczy oczy się pojawiają z Roblox Doors. Biegnie za nami jakiś czerwony Opila Bird. I... Czy to jest A60 taki zmodyfikowany, czy jakiś ambush? Czekajcie, jesteśmy. Wydaje mi się, że ten Opila Bird umarł. Nie wiem w sumie dlaczego, ale naciskamy teraz tutaj. Jak ja uwielbiam takie podróby. Tam stoi Ban Ban. Dobra, idziemy do Ban Bana. Chyba muszę podnieść teraz tą zabawkę. Later. Ja chcę to później, ten, jak to się mówi, tutaj zupgrade'ować, czy też wam... Nie chcę tu nic spinować! Czemu tu tyle rzeczy wyskakuje? Ja przepraszam, że ja teraz tak gorączkowo do tego podszedłem, ale muszę wam powiedzieć, że to jest po prostu masakra, bo ja chcę sobie pograć, ja tutaj nic na razie nie zrobiłem, a tutaj już wyskoczyło miliony rzeczy. No widzisz, co tu się dzieje. Pick up items. Click
button to craft. Możemy tutaj nawet banban zniknął. Ja chciałem do niego podejść, a tutaj banbana nie ma. Czy ja muszę wejść tu na górę? Nie. To tutaj w ogóle jest, tutaj coś jest. Aha, potrzebujemy coś takiego plus takiego. Równa się bateria, czyli podnosimy teraz chyba jakiś metal. Wsadzamy to chyba tu, tak mi się wydaje. Dokładnie już to wsadziliśmy i potrzebujemy jeszcze kwas. A gdzie jest ten kwas? Nikt nie ma zielonego pojęcia, no chyba, że to będzie tam u... Naprawdę, czy jest Six Robot Stars? Oni już po prostu tutaj wszystko zmieszali ze sobą. Ta gierka jest po prostu mega. Mamy Stinger Flynna. Tu jest w ogóle jakiś filmik. Banban przyszedł! Hej, co ty tu robisz? Ej, czemu tak... Ja się go boję, że ja dostanę jumpscare'a jakiegoś, bo ta gierka jest po prostu jakaś dziwna. A Bon przyszedł oglądać sobie teraz tego Banbana. Tu jest wszystko. Mami Longlegs, Rainbow Friends, Banban, Dorsy. No, on już skończył to, nie, on dalej tam ogląda. Moi drodzy, gdzie, czekajcie, bo ja tu mam gitarę, a ja potrzebuję baterię teraz, nie chcę, no thanks. A nie, nie, nie baterię potrzebuję, tylko ten kwas. Tu jeszcze nawet jest Project Playtime, ten typek, Boxy był. Ja nie wytrzymam, ile tu jest rzeczy. Dobrze, moi drodzy, tworzymy baterię. Cyk, proszę, czekaj, cyk, proszę bardzo. No co jest grane? No przecież mam już wszystko. Dobra, craft complete, mission complete. Banban cały czas tam patrzy na telewizor. Dobra, mamy, idziemy. Moi drodzy, wchodzimy dalej. Confirm, dobra, coś tutaj kupiliśmy. Okej, okay. Wydaje mi się, że za chwileczkę wyskoczy. Szef Pixar się tutaj pojawił, naprawdę. Tutaj Sig wyskoczył, a tutaj wyskoczył Silent Steve, taki... creepy. Oni tutaj naprawdę po prostu wszystko pomieszali ze sobą. Tutaj są wszystkie gierki, jakie są możliwe. Dobrze, moi drodzy, zebraliśmy już 8 zabawek z 2. Ciśniemy dalej. Talking Juan jako duch. Talking Juan jako... Oh my God. Co tu się dzieje? Wow! Gdzie ja muszę iść? Tam nie mogą ludzie wejść. Czy ja muszę... Czy to jest Fortnite? Nie no, na serio? Przecież tu jest po prostu wszystko już wsadzone. Czekajcie. Aha, tutaj będę tworzyć Fortnite. Ja się znowu popłakałem ze śmiechu. Czekaj, bo ja muszę zebrać teraz wszystkie rzeczy. Nie no, czekaj, czy to jest Fortnite, czy to jest Poppy Playtime? Nie wiem, ale kojarzy mi się to z Fortnite'em. Mamy craft complete. Gdzie ja mam tego drona teraz? Tu jest mój dron? Naprawdę to jest mój dron? Czekaj, bo my teraz coś możemy tutaj kliknąć. Ja chyba muszę popatrzeć tam i on musi polecieć. No, no leć, czekaj, patrz, cyk. On leci teraz, patrz. Patego. Dobra, nacisnął. Co to jest teraz? Czekaj, no razy 4. Czy ja muszę rzucać teraz te oktopusy całe? Te baby Stinger Flynny? Nie, Boże! I on, ja mówię wam, że tu jest odgłos Fortnite. Teraz trzeciego złapaliśmy i jeszcze czwartego. Za chwileczkę Stinger Flynna złapiemy. Czajcie, ośmiornicę. Okej, okay, udało nam się przejść kolejną gierkę. Dobra, co tu jest? Talki... Nie, chyba muszę przed nim uciekać. Tak mi się wydaje. Czy ja muszę iść tu? Czekaj, co to jest? Ja chyba muszę iść tutaj. No, thanks. Gdzie on jest? To on gdzieś zniknął. Musimy uważać na Talking Juana, bo widzę tutaj takie wykrzykniki. Widzicie? Tu jest Talking Juan z jakąś dziwną miną. I teraz tak, no thanks, dobra, spin. Nie chcemy tutaj nic... On chyba idzie do mnie, tak mi się wydaje. Nie no, nie ma go nigdzie. Ja myślałem, że on będzie za mną stał, ale... Be careful, enemy behind you. Nie ma nikogo. Co ty mnie tutaj kłamiesz? Ja sobie, moi drodzy, tutaj otworzę. Dobra. 3 minuty. Co to oznacza 3 minuty? Nie mam żadnego pojęcia. Czekaj, tutaj coś trzeba zrobić. Trzeba... Co on robi? Ej, to jest... To jest Killy Willy podwójny? Jakiś zasilacz muszę chyba znaleźć, ale mogę tutaj coś nacisnąć już? O, czekaj, no chyba nacisnąłem, ale to jeszcze nie działa, bo ja potrzebuję jakiś prze... O, tu, aha, muszę wziąć to, uuu, i muszę tutaj wetknąć, patrz, cyk, dobra, działa. I teraz sobie mogę podejść i nacisnąć tu chyba, nie? Patrz, to, nie, to już nie działa, bo ja to za wcześnie chyba otworzyłem. A, że on za 3 minuty wyjdzie! I my tutaj musimy kolejną łamigłówkę ogarnąć. Patrz, bierzemy teraz to. Ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić z tym tutaj. Gdzie jest kolejny przedłużacz? Tu jest, dobra. Cyk, proszę bardzo, mamy to. I co dalej? Czy to już się otworzyło? Bo ja chyba mogę wejść za te bloki z Minecrafta też tutaj. A, i tu jest ukryty przełącznik, ale ja tutaj nie potrafię. Ej, wyskoczyłem poza mapę. Czekaj, cyk. Dobra, mamy to. No i co, otworzyło? Ja wyskakuję poza mapę. Otworzyło się, moi drodzy, mieliśmy na to 3 minuty, ale na szczęście się udało. Dobra, nie wiem teraz, którędy iść. Czy tędy, czy tędy? A, tutaj mamy jakąś bateryjkę. Dobra, podnieś baterię, bo ponieważ potrzebujemy teraz 4 baterie. Oh my God! Teraz tego się przestraszyłem, bo nie wiedziałem, że on tutaj przyjdzie, bo oni to tak specjalnie robią, żebyśmy myśleli, że on nas goni, ale jednak nie. Dobra, możemy sobie podnieść tutaj kolejną baterię na bank. Teraz tutaj znowu Talking Juan za nami wyskoczy, dlatego też uważajcie, widzieliście to? No, ja wiedziałem, że tak będzie. Dobra, mamy tutaj, moi drodzy, znowu Opilebird. Potrzebujemy 5 baterii. Tu
jest różowy Talking Juan razem z czerwonym sobie stoją, czy ja mogę z nimi porozmawiać? Halo, siema! One tutaj po prostu stoją, ale po co? Nikt nie ma pojęcia, dlaczego one tutaj stoją. No i ten Opila Bird wygląda jak jakiś kurczak. Dobra, bierzemy teraz, moi drodzy, trzecią baterię. Jeszcze potrzebujemy jednej, mimo że tam pisze, że potrzebujemy 5 baterii. Bardzo dziwne. Dobra, mamy czwartą baterię. Mission complete, mamy mission complete, podchodzimy teraz tu. No widzisz, tutaj jest napisane, że 5 baterii potrzebujemy i dostaniesz kolejną baterię. A, że 5 jest w sumie potrzebnych, a jedna już była. Okej, okay, udało nam się, moi drodzy, rozwiązać kolejną mini zagadkę. Get now. Watch face. O nie! O nie! O nie! Bo mam wyłączony internet, nie mogę zobaczyć kolejną. Ale to było mega, nie wiem dlaczego, ale dla mnie to było mega wciągające. Napisz koniecznie w komentarzu, czy ci się ta gierka podobała. Co to jest? Czekajcie, moi drodzy, mamy drugą gierkę. Nazywa się ona Scary Ban Ban Rainbow Friends coś tam. I ta gierka ma ponad 1 000 000 pobrań, więc chyba jest jakaś legitna. Ale już mi się to nie podoba, że musiałem włączyć internet, aby w nią zagrać, bo będzie tutaj wyskakiwało pewnie 1 000 000 reklam. Mamy, moi drodzy, pierwszy chapter, Baby Bird Rescue. Ej, ta gierka to jest chyba jakiś tutorial, to jest jakiś Among Us, z tego co mi się wydaje. Naprawdę, ta gra ma 1 000 000 pobrań, więc może być jakaś legitna. Okej, okay, tutorial, co my tutaj mamy? Gramy jako Opila Bird chyba i musimy... Czekaj, ja muszę chyba złapać. Okej, okay, i po prostu... Dlaczego tutaj był odgłos Yoshiego z Mario? Tutorial completed! A, musimy teraz ich znajdować i musimy uciekać przed Banbanem, takim Scary Banban Rainbow coś tam. Ej, mogę się tutaj też ukryć? Patrz, możemy się tutaj hajdnąć. Ej, ta gierka jest legitna. Ona mi się podoba, bo wiecie jak, ona jest taka w świecie Rainbow Friends, w świecie Garden of Banban, bo sami widzicie, że tu jest właśnie Garden of Banban i taki Among Usowaty. O nie, Opila Bird! Czekaj, ja tutaj zostawię... Cyk, proszę bardzo, mamy już 4. Wydaje mi się, że ja muszę iść teraz na dół, ponieważ teraz dopiero zauważyłem strzałkę, że jakąś tutaj mamy. Mamy, moi drodzy, kolejną Opilę Bird Me... Ej, 10 sekund nam zostało! O, Steve z Minecrafta dał radę. Ale mega. Dobra, cyk, możemy tutaj jeszcze coś claimnąć. Cyk, proszę bardzo, razy 5. Legitnie. Dobra, moi drodzy, zdobyliśmy 2,5 koła. Nie wiem za co, ale za coś zdobyliśmy. Znaczy, nie wiem w sumie na co. Survived 1, die 0. A, ja mogę tutaj spin... Możemy też skiny po... A, możemy skiny pokupować. Za reklamę, albo za kasę. Bendy tu jest? Nie no, na serio? Ej, ta gierka jest legitna. Tu jest nawet... Huggy Wuggy. Ja nie wytrzymam. Przecież tutaj są wszyscy. Tu jest nawet jakiś kocur. Tu jest taki, taki, taki. Dobra, ej, ta gierka mi się zaczyna podobać. Ona jest po prostu mega. Jeżeli chcecie więcej tej gierki, zostawcie koniecznie w tym momencie łapkę w górę. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że musimy sobie zagrać tą gierkę jeszcze raz. Mamy albo Boost Speed, Light Up, albo Dummy. Jeżeli sobie ogarniemy tutaj reklamę. Ale możemy, moi drodzy, pocisnąć. A mamy teraz tak jakby drugą mapę. Okej, tutaj się mogę ukryć. To by było legitne, jakbyśmy sobie mogli zagrać online. A ja tam widziałem, że jest wersja online. Więc możliwe, żebyś... O nie. O, ban! Opila Bird mnie zjadł! Możemy się revive'nąć za 5, jakbyśmy chcieli. No thanks. No i co, przegraliśmy teraz? Ale dostaliśmy jumpscare'a, you died. Okej, okay, continue. Moi drodzy, wydaje mi się, że my w tą gierkę możemy sobie zagrać online. Więc jeżeli byście sobie chcieli zagrać wszyscy wspólnie, to wbijcie do mnie na Discorda, a być może sobie po prostu w tą gierkę zagramy. Bo ona jest chyba dosyć OP. Ona jest dosyć OP. Dobra, ja tutaj się mogę wentować, ale nie jestem impostorem, więc wentować się nie mogę. Nie wiem, the spider is real. Tutaj jest nawet napisane z Garden of Banban chapteru drugiego. Dobra, tu jest w ogóle jakiś przycisk, który nie mam żadnego pojęcia, co mi daje. Tu jest w ogóle też Stinger Flynn, jak sami zauważyliście. Jakiś dziwny odgłos się robi. Ja nie wiem w ogóle, gdzie są te kurczaki, te małe Opila Bird. Czyli oni wzięli koncept z Garden of Banban Chapter 2, że musimy zbierać małe Opila Bird i musimy je zanieść do Nest, czyli do ich gniazda. Tam była Chica. Tam nawet Chica z FNAF-a była. Czekajcie, bo my nie damy rady. Mamy jeszcze tylko i wyłącznie, moi drodzy, 15 sekund, a zostały nam jeszcze... Dwie... A nie, ten... Aha, ten... Aha, ten Banban mnie nie je! Ten Banban potrzebuje te ptaki! A mnie zabija Chica i op... Aha! Czyli ten Banban jest friendly! Cały czas się uczymy! Shrek, a czy tobie się ta gierka podoba? Siema, Eniu. On powiedział siema, Eniu. Jeżeli chcecie jego coś nauczyć, jakiś zwrot, daj znać koniecznie w komentarzu, Shrek wylosuje najlepszy komentarz i on się tego nauczy. Dobra, teraz się mega postaram. Tu jest Opila Bird. Jaki odgłos? Bo jakby te postaci, które ze mną grają, one by też widziały, gdzie są te wszystkie ptaszki, to by było spoko, ponieważ tutaj niektóre postaci, one nie wiedzą, co mają robić. Jeden się schowa do szafy, bo się czegoś boi, nie wiadomo czego. Trzeci gdzieś biega, po prostu belek, znowu się schował do szafy, widzicie? Po co one się chowają do szafy? No, o dobra, ten wziął tego, a nie, tutaj jeszcze chyba jeden jest, tak mi się wydaje. Dobra, ja go wziąłem, moi drodzy, ile już mamy? No 10, tego się nie da przejść już. Tego się już przejść nie da, widzicie? Został nam ostatnim Baby Opila Bird i tego się po prostu przejść nie da. Nie no, przegraliśmy, bez sensu.
Time's up. Czy dostaniemy teraz jakiś jumpscare? Możemy dostać ewentualnie plus 15 sekund, jak obejrzymy reklamę. I o to właśnie w tej gierce chyba polega. Oh my god! Dostałem jumpscare od Banbana! Tego się w ogóle nie spodziewałem! Komentarze dnia, komentujcie koniecznie moje filmy. Najlepsze pojawią się na odcinku. Lista wspierających jesteście po prostu mega. Pozdrawiam! Widzimy się na następnym filmie. Na razie, dzięki, cześć!